Państwa, na początek cena wyławcza 20 zł, 20 zł. Proszę Państwa, kubek z taką fajną torbą, proszę Państwa. Kubek i torba, cena wyławcza 20 zł, proszę Państwa. Kogor 30, tutaj Pani, proszę Państwa, moje lewej stronie, 30 zł po raz pierwszy. Kubeczek, proszę Państwa, super torba na basen, nieprzemakalna, do niej można mokre kąpielówki sobie włożyć, nic nie przecieknie, torba będzie sucha. 30 zł po raz pierwszy, tu od Pani w kapturze, trzymam więcej, proszę Państwa, 35, jest 35, proszę Państwa, kto daje 35 zł? Pani daje 35 zł, przebija samą siebie, proszę Państwa, niesamowite, uważajcie, zaraz kto podnosi rękę. 60, 70 zł po raz pierwszy, 70 zł, 80 zł, proszę Państwa, kubek. Wichru bez kidu z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 70 zł było, tak? Ja się pogubiłem. 80 już było, to potrzebuję asystentkę jakąś. 80 zł po raz pierwszy, 80 zł po raz drugi i mamy 90. Niech będzie 90, odyszkę już lecimy. 90 zł po raz pierwszy, 90 zł po raz drugi i 100 zł, proszę Państwa, gorące brawa dla Pani tutaj, która licytuje. 100 zł, proszę Państwa, po raz pierwszy, 100 zł po raz drugi i 100 zł po raz trzeci, proszę Państwa, gorące brawa, ale oklaski, proszę Państwa, oklaski dla Pani. 100 zł, proszę Państwa, kubeczek z logo Wichru Beskidu i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, proszę Państwa, tutaj kubeczek już przekazuje Pani. Ja tu potrzebuję Ulę i Magdę. Ulę i Magdę potrzebuję tutaj do mnie, żeby tu miał, proszę Państwa, pomoc, bo się nie rozwoję. Proszę Państwa, gorący brawo. Pani ma na imię, jak Pani ma na imię? Pani Karolina, tak? Pani Karolina, proszę Państwa, zwyciężyła w naszej pierwszej rozgrzewającej licytacji, a teraz przechodzimy do tego, co już, proszę Państwa, było na stronach, proszę Państwa, na stronach było wiadomo, że taka książka się pojawi na naszej licytacji. I uwaga, proszę Państwa, cena wyławcza tej książki, ja miałem 70 zł. 70 zł, proszę Państwa, książka z autografem Martyny Wojciechowskiej. Państwo znają tą osobę, to jest ta Martyna podróżniczka. Nie mylić z Panią Martyną z ostatnich informacji medialnych. Proszę Państwa, książka Martyny Wojciechowskiej, cena wyławcza złotych 70, proszę Państwa. Czy widzę 70 zł po raz pierwszy? Pani Daria, 85 zł po raz pierwszy za książkę Martyny Wojciechowskiej pod tytułem Przesunąć horyzont, proszę Państwa. Jest to instrukcja, jak przesuwa się horyzont, proszę Państwa, książka dla żeglarzy. Tam się horyzont, proszę Państwa, czasami sam przesuwa w jedną lub drugą stronę, ale tu Martyna podaje dokładne wytyczne, jak przesuwać horyzont. Proszę Państwa, Pani Daria, 85 zł po raz pierwszy, 85 zł, 90 zł, Pan? Imię Pana? Pan Michał, ja nie pamiętam wszystkich, Pan Michał, Pani Daria, Pan Michał, 90 zł po raz pierwszy za książkę Martyny Wojciechowskiej. 160 zł przeskoczył tu Pan Michał już do takiej kwoty, proszę Państwa, niebotycznej prawie, że 160 zł książka Martyny Wojciechowskiej z autografem, jedynym takim autografem, proszę Państwa, bo dla sztabu Wielkiej Orkiestry w Wadowicach, 27 finał, 160 zł po raz drugi. 200 zł za książkę Martyny Wojciechowskiej. Pan Paweł daje, proszę Państwa, 200 zł, co tu się będzie działo, a przed nami jeszcze tyle przedmiotów. 200 zł po raz drugi, Pan Paweł, szef kuchni, to naszej z Masterchefa. Pan Paweł, 200 zł po raz drugi mamy już. Czy, proszę Państwa, ktoś się jeszcze odważy podnieść kuchenną rękawicę? Nie, proszę Państwa, po raz trzeci Pan Paweł wygrywa książkę za 200 zł, proszę Państwa. Brawa dla Pana Pawła. Książka zostaje sprzedana za 200 zł. Tort teraz, dobrze, może być teraz tort. Oczywiście. Proszę przekazać Panu Pawłowi książkę. I witamy. Zapraszamy na scenę, proszę Państwa. I teraz będzie licytowany, proszę Państwa, tort. Pan Jacek Stuglik, uczestnik programu Bake Off, ale ciacho, przygotował takie dwa wspaniałe torty, proszę Państwa, z logo i w kształcie serca. I teraz, proszę Państwa, tort serce wośk. Uwaga, proszę Państwa, tort do zjedzenia dzisiaj, tak? Świeżutki, proszę Państwa, tort, ale można go na balkonie też dwa dni przetrzymać. Proszę Państwa, uwaga, ja tu mam cenę wyłącznie za taki torcik. Tutaj mam, proszę Państwa, 100 zł. Mamy? Jest tu, proszę Państwa, jest 100 zł po raz pierwszy. Do kawki po obiedzie. 100 zł mamy, 100 zł po raz drugi, proszę Państwa. Czy ktoś przebije torcik? 100 zł po raz
trzeci, proszę Państwa, gorące brawa za cenę wyławczą. Torcik poszedł, pan Jacek osobiście torcik, proszę Państwa, przekazuje. Nie było tu walki o tort, proszę Państwa, Państwo słodkie mają życie, nie potrzebują na razie, ale będzie zdjęcie, proszę Państwa, o, widzę Państwo zdjęcie, to jeszcze taka specjalna piłka, piłka do piłki siatkowej, piłka, która zyskała na wartości podwójnie. Na początku nie było wiadomo, proszę Państwa, co się stanie z tym podpisem. Ten podpis właśnie zyskał, proszę Państwa, na wartości, bo jest to podpis Bartosza Kurka. Bartosza Kurka, Państwo znają taką osobę? Kto zna, ręka do góry, proszę Państwa, kto zna, ręka do góry? A, pan daje 100, pani daje 120, tak? Żartuję, proszę Państwa. Piłka z autografem Bartosza Kurka, sportowca roku 2018. W Polsce, proszę Państwa, MVP ostatnich mistrzostw świata. Cena wyławcza tą piłkę jest totalnie śmieszna, proszę Państwa, bo tyle warte jest powietrze w tej piłce. Uwaga, chwila, bo teraz jest sezon grypowy. Pan podtrzyma, dobrze? Sekundkę. Ja muszę zajrzeć do kieszeni. I proszę Państwa, już wszystko jasne. Piłka z autografem Bartosza Kurka, wywoławcza cena jest 100 zł, proszę Państwa, to jest śmieszna cena, bo tyle warte jest powietrze w tej piłce. Mamy 100 zł po raz pierwszy, 100, po ile lecimy? 150, proszę Państwa, po raz pierwszy, 200 zł po raz pierwszy, to jest pana bez czapki i 390 zł pan Jakub z rodziną, proszę Państwa, za piłkę z autografem Bartosza Kurka, Państwo znają tą postać. 390 po raz pierwszy, 390 po raz... I mamy, proszę Państwa, 400 zł po raz pierwszy. 400 za piłkę z autografem Bartosza Kurka. I nie wiem, kto tu się jeszcze nie będzie mógł podpisać później. Pan się powinien podpisać, ta piłka zyskała wartości. 400 zł po raz drugi. 410, proszę Państwa, za piłkę. 420, proszę Państwa, idziemy łeb w łeb, 420, na razie pan Grzegorz z przyjaciółmi zostaje przy tej piłce, sprawdzają teraz portfele, czy my tyle mamy, ale oczywiście, że tyle mają, proszę Państwa, 420 zł po raz pierwszy, 420 zł po raz drugi i czy ktoś podniesie rękawicę, proszę Państwa, 430 zł, proszę Państwa, ta piłka dość historyczna. Piłka, która, proszę Państwa, nie wiem, takich piłek jest, w Wadowicach będzie tylko jedna, w całym powiecie będzie tylko jedna, taka piłka będzie z autografem Bartosza Kurka, proszę Państwa. 430 zł pan Jakub po raz pierwszy za piłkę z takim autografem, proszę Państwa, 430 po raz drugi i 40 wyłapane w ostatniej chwili, 440 zł piłka z autografem Bartosza Kurka, proszę Państwa. Bartosz Kurek podpisał tą piłkę jeszcze dużo wcześniej, zanim został MVP Mistrzostw Świata, zanim został, proszę Państwa, najlepszy sportowcem w tym roku. Tu organizatorzy przeczuli, co się będzie działo. 440 zł po raz pierwszy, 450 zł, proszę Państwa, po raz pierwszy za piłkę z autografem Bartosza Kurka, pan Jakub z rodziną. 450 zł po raz drugi, 460 zł po raz pierwszy, 460 zł po raz pierwszy, 460 zł po raz drugi i uwaga, proszę Państwa, 460 zł po raz trzeci, proszę Państwa, gorące brawa na pana Grzegorza, to jest, nie wiem, z bratem, z kolegą, z bratem, proszę Państwa, jeszcze tam proszę przejść do namiotu, proszę Państwa, tutaj komisja przeliczy, tam już w zaciszu namiotu, 460 zł, proszę Państwa, poszła piłka z autografem Bartosza Kurka. Przejdziemy do kolejnej piłki, proszę Państwa. Kolejna piłka, proszę Państwa, pierwsza z autografem Bartosza Kurka, a to jest, proszę Państwa, piłka już do piłki nożnej z autografami zawodników Wisły Kraków, proszę Państwa, z Krakowa. Wisła Kraków, proszę Państwa, wiem, że teraz to gorący temat jest Wisła Kraków, proszę Państwa, ale jest piłka z autografami zawodników Wisły Kraków i teraz pytanie, proszę Państwa, kto da, proszę Państwa, za tą piłkę, proszę Państwa, jedyne 100 zł, proszę Państwa. 100 zł za taką piłeczkę mamy, proszę Państwa, 100 zł po raz pierwszy, odpowiadam się na okularach. 100 zł po raz pierwszy, mamy tutaj ile? 120 zł, pan Dawid, 120 zł za piłeczkę z podpisami, mamy tam 100... 150, tak? 150, pan na imię ma jak? Pan Wojciech, proszę Państwa, nie zgraliśmy się. Proszę Państwa, 400 zł po raz drugi.
i 400 zł po raz trzeci. Gratulacje dla pana Patryka. Zapraszamy pod scenę, proszę państwa, gorące brawa. 400 zł. Wylicytowana zostaje piłka z autografami piłkarzy Wisły Kraków. Zapraszam pana Patryka tutaj do nas. Pan Patryk tutaj do Uli i Magdy się zgłosi. I proszę państwa, wszyscy razem, szanowni państwo. Uwaga, proszę państwa, teraz niesamowita historia. Pan grzecznego rywala, 700 zł po raz pierwszy od Franka. 700 zł mamy za serce diamentowe numer 1. Mamy... Ile? O 50 więcej, czyli 750. Franek, jak tam stoisz? 800? Jest? Franek, proszę państwa, 800. Proszę pana, no, będzie ostro. 800 zł Franek po raz pierwszy. Franek, proszę państwa, nie odpuszcza. Nie ma żartu z Frankiem, proszę pana. Franek ma taką skarbonkę, ja widziałem, proszę pana. 800 zł po raz drugi dla Franka mamy, proszę państwa. I czy ktoś jeszcze, proszę państwa, 800 zł ty jest w stanie podźwigać takie serce? Diamentowe serce, proszę państwa, po raz pierwszy w stacji. I mamy 800 zł po raz trzeci. Gorące brawa, proszę państwa, dla Franka. Franku, zapraszam cię nawet na scenę tutaj do mnie. Dostajesz diamentowe serce. Tutaj zapraszam, zapraszam cię, Franku. Tutaj do skarbonki, Franku, gratulacje, gorące. Chodźcie tu sobie skarbonką na scenę. Franek dostaje, tu dziewczyny pomogą to wrzucić jakoś. I jakoś wejdzie jeszcze raz, gorące brawa, proszę państwa, gorące brawa dla Franka. I dostajesz takie serce, graba. Gratulacje, super, teraz ci zbiórka już nic nie zmieje. Franek, uśmiechnij się, będziesz sobie sławny. Proszę państwa, Bartosz Kurek, sportowiec roku 2018 w Polsce. I jest, proszę państwa, koszulka reprezentacyjna Bartosza Kurka z autografem, proszę państwa. Złotych za koszulkę z autografem Bartosza Kurka. Ba, Franek dalej jedzie. Franek ma niewykończone, nieskończone możliwości tutaj, proszę państwa. Franek, 100 zł po raz pierwszy. 850, proszę państwa, ale my tutaj wygryźli w ostatniej chwili. Dobrze, że było, jest. 1850, na delikatnie teraz, proszę państwa, 1850 po raz pierwszy. 1800, Bartek dowie, to się przewróci. 1900, a jednak, tak? Dwa tygodnie głodny będzie chodził. 1900, proszę państwa, po raz pierwszy. 1900, gdzie jest Franek? Gdzie jest Franek? Gdzie jest Franek? Dzwoni. Franek dzwoni teraz po kolegach z klasy. 1900 po raz drugi, proszę państwa. 1000, mamy to dwa. 2000, proszę państwa, koszulka Bartosza Kurka. Chwila przerwy, muszę oddech wziąć, proszę państwa. 2000 po raz pierwszy. 2000 za koszulkę Bartosza Kurka, proszę państwa. Mistrz świata, MVP tych mistrzostw, najlepszy sportowiec tego roku. 2000 po raz drugi i proszę państwa, będzie jadł jednak. 2000 po raz trzeci, proszę państwa, gorące brawa, bo Łukasz zwycięża licytację, gdzie była do wycofania, proszę państwa, koszulka z autografem Bartosza Kurka. Thank you.